Witam was wszystkich bardzo serdecznie w ten piękny dzień. Co za piękny dzień, żeby go spędzić w Bożej obecności. Mam na imię Roni Kołodziejski. Od 2 lat mieszkam w Polsce, ale wcześniej byłem 23 lata w Kanadzie. I bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj tu być z wami. Jestem pastorem we Wrocławiu, jestem także misjonarzem, jeżdżę po całym świecie i kilka dni temu jeszcze byłem w Bośni i Hercegowinie i w Czarnogórze. Pan robił wspaniałe rzeczy, ale dzisiaj jestem tutaj między wami. Schylmy głowy, kochani, zamknijmy oczy, otwórzmy się na Bożą obecność, pomodlimy się. Przyjdźmy dzisiaj z oczekiwaniem, że Bóg będzie do nas mówił. Panie, my dziękujemy Tobie za to miejsce, za Twoją obecność i za Twoje słowo. Proszę Ciebie, abyś dzisiaj mówił przeze mnie, abyś dał nam uszy, które słyszą to, co chcesz nam powiedzieć. Abyś dał nam oczy, które widzą to, co chcesz nam pokazać. Wstawiam się o każdą jedną osobę na tym miejscu. Panie, aby nikt nie ominął się z tym, co Ty chcesz uczynić w ich życiu. Prosimy Ciebie o prowadzenie, Duchu Święty, i aby Twoja obecność nie malała w czasie tego spotkania dzisiaj, ale aby cały czas wzrastała. Oddajmy Tobie wszelką chwałę i modlimy się w imieniu Jezusa Chrystusa i Boży lud powiedział? Amen. Chyba się tak jeszcze powoli budzimy dzisiaj rano, prawda? Ale myślę, że niedługo będziemy całkiem pobudzeni. Modląc się o dzisiejszy temat, wyraźnie odebrałem od Boga, że powinienem mówić o naszym przeznaczeniu. Kiedy mówię o naszym przeznaczeniu, to mówię o niczym innym, jak po prostu o Bożym planie dla naszego życia. Chcę Ci powiedzieć, że Bóg ma dla Ciebie plan. Bóg nie ma tylko planu dla niektórych wybranych ludzi, dla pastorów, dla misjonarzy. Bóg ma plan dla każdej osoby. I ten plan był przygotowany w Bożych myślach przed założeniem świata. I my razem z Bogiem musimy ten plan wypełnić. Na początek chciałbym wam dać kilka przykładów ze Słowa Bożego. I najpierw pójdziemy do pierwszej królewskiej, do 13 rozdziału, 1 i 2 wersetu, gdzie jest proroctwo o królu Jozjaszu. Pierwsza królewska 13, 1 i 2. A oto przyszedł z Judy do Betelu na rozkaz Pana mąż Boży, a Jeroboam stał właśnie przy ołtarzu, aby złożyć ofiarę z kadzidła. I zawołał na rozkaz Pana w stronę ołtarza. Ołtarzu, ołtarzu, tak mówi Pan. Oto w rodzie Dawida narodzi się syn imieniem Jozjasz. Ten zgładzi na Tobie kapłanów wzgórz, którzy na Tobie kadzą i spali na Tobie kości ludzkie. Tutaj widzimy bardzo specyficzne proroctwo. Jest napisane, że jednego dnia narodzi się człowiek, jest napisane, że będzie miał na imię Jozjasz, jest napisane, że będzie z domu Dawida, z rodu Dawida, to też znaczy automatycznie, że będzie królem i że będzie z rodu królewskiego i że zniszczy bałwochwalstwo w Judzie. Czyli widzimy bardzo specyficzne proroctwo. Teraz chciałbym, abyśmy skoczyli do 2 Królewskiej, do 23 rozdziału, gdzie widzimy wypełnienie tego proroctwa. Nie wiem, czy wiecie, ale 1 i 2 Królewska to oryginalnie była jedna księga. Ta księga została sztucznie później podzielona przez ludzi, podobnie jak 1 i 2 Samuelowa. Więc tak naprawdę zostajemy jeszcze w tej samej księdze. 2 Królewska 23, 13 do 17. Świątynki na wyżynach, które stały naprzeciw Jeruzalemu, na południe od góry Zatracenia, które Salomon, król izraelski, zbudował dla Aszery, ohydy Sydończyków, dla Kamosza, ohydy Moabitów i dla Milkoma, obrzydliwości Amonitów, król kazał zbezcześcić. Kazał też potrzaskać posągi i powycinać święte gaje i zapełnić ich miejsce kośćmi ludzkimi.
Również Jołtasz w Betel w świątynce wyżynnej, który kazał sporządzić Jeroboam, syn Nebata, przez co wciągnął w grzech Izraela, również ten ołtarz w świątynce wyżynnej kazał zburzyć. Świątynkę zaś spalić i zetrzeć na proch oraz spalić posągi Aszery. A gdy Jozjasz odwrócił się, ujrzał groby, które tam były na górze, kazał więc zebrać kości z grobów i spalić je na ołtarzu, bezczeszcząc go w ten sposób, zgodnie ze słowem Pana, które wyrzekł mąż Boży, zapowiadający te rzeczy. Następnie zapytał, co to za pomnik, który tu widzę? Odpowiedzieli mu ludzie z tego miasta. Jest to grobowiec męża Bożego, który przybył z Judei i zapowiedział te rzeczy, których ty dokonałeś z ołtarzem w Betel. Widzimy tutaj wypełnienie tego proroctwa o Jozjaszu. I to jest ciekawe, bo to wypełnienie tego proroctwa było aż 300 lat po tym proroctwie. Nie 13 lat, nie 30 lat, ale 300 lat później to, co Bóg dokładnie prorokował, się wypełniło. Dlatego, że o wiele wcześniej, zanim Jozjasz się nawet narodził, Bóg miał dla niego plan i miał dla niego przeznaczenie. Widzimy wiele takich przykładów w Biblii, jak na przykład w przypadku króla Cyrusa, który też był prorokowany po imieniu, zanim się narodził i było prorokowane dokładnie, co on uczyni, czyli że wyda dekret, aby odbudować świątynię. Skoczmy jeszcze do Jeremiasza 1 rozdziału, 4 i 5 wersetu, bo chcę wam wyraźnie pokazać, że to nie są tylko pojedyncze przypadki dla tylko niektórych osób, ale że Bóg ma plan dla każdego z nas, który był przygotowany zanim się urodziliśmy. Jeremiasza 1, 4 do 5. Doszło mi słowo Pana tej treści. Wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem w łonie matki. Zanim się urodziłeś, powiedzcie, zanim się urodziłeś. Próbuję wyciągnąć z was jakiś feedback, bo słyszę bardziej ptaki niż ludzi. Wiecie, ja jeżdżę po całym świecie, po Afrykach, Azjach, jestem przyzwyczajony do tego, żeby był jakiś feedback. Więc amenowanie, halleluja, wszystko jest bardzo mile widziane. Wolę słyszeć ludzi niż ptaki, które tutaj słyszę z boku. Więc zobaczcie, zanim się urodziłeś, poświęciłem cię na proroka narodów, przeznaczyłem cię. Zanim Jeremiasz się urodził, Bóg miał dla niego plan. Nie taki jakiś byle jaki plan, że coś tam dla ciebie przygotuję, w czymś będę ciebie używał, ale bardzo specyficzny, konkretny plan Bóg przygotował dla Jeremiasza. Nie tylko, że będzie prorokiem do Izraela, do Judy, ale że będzie prorokiem do narodów. Pod Starym Przymierzem mógł mieć powołanie, aby być królem, tak jak król Jozjasz. Mógł być powołany, aby być nauczycielem Bożego Słowa, tak jak Ezdrasz. Mógł mieć powołanie, aby być lewitą, kapłanem lub arcykapłanem, tak jak Aaron i jego potomkowie, ale Bóg miał dla niego bardzo specyficzny plan, zanim Jeremiasz się urodził. Ja urodziłem się w Polsce, w Gdyni. I kiedy miałem 12 lat, w latach 90., razem z rodzicami i z rodzeństwem wyjechaliśmy do Kanady, aby szukać lepszego życia. Moja żona jest Polką, która się urodziła w Kanadzie. Bardzo dobrze mówi po polsku, ale urodziła się w Kanadzie, była wychowywana w polskim domu, w domu wierzącym. Jej ojciec był pastorem. Ona była ochrzczona Duchem Świętym, kiedy miała 5 lub 6 lat, więc ona wychowywała się w kościele. I kiedy była małą dziewczynką, przyjeżdżało wiele mężów i kobiet bożych do zboru, tam gdzie była, modlili się o nią i wiele z tych osób prorokowało nad jej życiem. I niektóre proroctwa mówiły, że jednego dnia będzie miała męża i razem będą podróżować i rozpalać wiele miejsc dla Pana. Każdy, kto mnie zna, wie, że przebudzenie płonie w moim sercu. Ja żyję dla przebudzenia, pragnę oglądać przebudzenie tutaj w Polsce, w Europie i na całym świecie. Dzisiaj akurat nie ma, dziękuję za to pierwszy amen. Nie wiem, kto to był, ale 3 punkty. Rozkręcamy się, kochani, powoli, jeszcze trochę mamy czasu.
Mojej żony dzisiaj nie ma tutaj, dlatego że mamy małe dzieci i trudno jest nam razem często podróżować. Kiedyś było tego więcej, ale jestem przekonany, że kiedy dzieci trochę podrosną, znowu ponownie będzie ze mną często podróżować. Nasze przeznaczenie było ogłaszane nad naszym życiem, nad jej życiem, ale to było nasze przeznaczenie, kiedy ona była małą dziewczynką. Ja byłem młodym chłopakiem w Polsce, ja nawet nie znałem Pana, ja nie byłem nawrócony, ale to przeznaczenie, ten Boży plan był ogłaszany nad naszym życiem. I chcę wam powiedzieć, czy to było ogłaszane nad waszym życiem, czy nie było ogłaszane, czy jesteś tego świadomy, czy nie jesteś tego świadomy, Bóg ma przeznaczenie dla twojego życia. Amen? Halleluja. Zobaczcie Efezjan 2:10. Jesteśmy bowiem Jego dziełem stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. Jesteśmy stworzeni do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. Bóg ma dla nas piękny plan. Bóg ma dla nas przeznaczenie, które było przygotowane przed założeniem świata. Bóg ma marzenia dla naszego życia, ale my musimy współpracować razem z Duchem Świętym, aby to, co Bóg dla nas przygotował, się wypełniło. I wielu ludzi miało prawdziwe proroctwa, ale proroctwa są uwarunkowane. Musimy też sobie zdawać sprawę, że niektóre proroctwa nigdy nie były od Pana. Też takie rzeczy istnieją. Ale proroctwa są uwarunkowane w większości. Są proroctwa nieuwarunkowane. Nieuwarunkowane proroctwo to jest to, że Jezus Chrystus ponownie przyjdzie. Amen. Cokolwiek jako ludzie byśmy robili, czegokolwiek byśmy nie robili, tego nie zmienimy. Jednego dnia Jezus Chrystus przyjdzie z powrotem na ziemię. I ja wierzę, że to będzie nie w tak dalekiej przyszłości. Ale większość proroctw, one są jeśli i jeżeli, czyli proroctwa są uwarunkowane. Jeżeli Bóg ma dla mnie proroctwo, jeżeli ma marzenie dla mojego życia, to się wypełni pod warunkiem, że będę wierny Bogu, że będę posłuszny i będę podążał tą ścieżką, którą On dla mnie wyznaczył. Bóg zdaje sobie sprawę z tego, że nie będziemy doskonali, ale musimy być posłuszni. To nie jest tak, że Bóg ma dla mnie plan, było jakieś proroctwo, że będę misjonarzem, że będę jeździł do Afryki i teraz będę siedział na kanapie, nic nie będę robił, będę tylko czekał i po 10 latach przyleci kareta z nieba i Bóg powie, odczekałeś 10 lat, teraz stadiony na ciebie czekają. To tak nie działa. Musimy być wierni, musimy współpracować razem z Duchem Świętym, aby to przeznaczenie, to piękne Boże marzenie dla naszego życia się wypełniło. I niestety wielu ludzi nie widzi tego w swoim życiu po prostu dlatego, że są leniwi. Przypowieści 21:31. Konia przygotowują na dzień bitwy, lecz zwycięstwo zależy od Pana. My lubimy drugą część tego wersetu, prawda? Zwycięstwo zależy od Pana. Ja mówię amen, zwycięstwo zależy od Pana, ale zobaczmy, co mówi pierwsza część tego wersetu. Konia przygotowują na dzień bitwy, a kiedy koń jest przygotowany, gotowy, wtedy zwycięstwo przychodzi od Pana. Ten festiwal musiał być przygotowany. To wszystko, co widzicie tutaj, zostało przygotowane. Moje wersety i notatki zostały przygotowane. To wszystko zostało przemodlone. I kiedy zrobiliśmy to, co należy do nas, wtedy Bóg czyni to, co należy do Niego i wtedy zwycięstwo przychodzi od Pana. Halleluja. Czy Bóg nie jest w stanie wsadzić całej Biblii do mojego umysłu w jedną sekundę, żebym miał to wszystko zapamiętane i do tego jeszcze objawione? My wszyscy wiemy, że Bóg jest w stanie to zrobić, ale powiem wam, że Bóg tego nigdy nie zrobi, bo Bóg jest Bogiem procesu. I jeżeli jesteś powołany do tego, żeby zwiastować Boże Słowo, to musisz codziennie karmić się tym Słowem. Musisz codziennie studiować to Słowo, żeby się przygotować, aby wypełnić swoje przeznaczenie.
Jeżeli jesteś powołany do tego, żeby grać w uwielbieniu, to musisz ćwiczyć na instrumentach. Musisz spędzać czas w Bożej obecności, żeby nasiąkać tym namaszczeniem i się przygotować, aby wtedy zwycięstwo przyszło od Pana. I my często czekamy na Boga, ale jak często Bóg po prostu czeka na nas. Czekamy na Pana, aby przyszło zwycięstwo. Czekamy na Pana, aby przyszło w Polsce w Ustroniu przebudzenie, ale powiem wam, że poza różnymi wyjątkami, bo Boga nigdy nie można zamknąć w jakimś pudełku, zawsze są jakieś wyjątki, bo Bóg jest suwerenny, Bóg po prostu reaguje na to, co my robimy. Kiedy pukasz, to wtedy jest ci otworzone. Kiedy szukasz, to wtedy znajdziesz. Jest napisane w liście Jakuba 4:8, kiedy my zbliżymy się do Boga, to wtedy On zbliży się do nas. Kiedy my uwielbiamy Boga całym sercem, to wtedy przychodzi Jego obecność. Kiedy nie uwielbiamy, to nie przychodzi. Kiedy my nakładamy ręce, żeby się modlić o uzdrowienie, wtedy Bóg uzdrawia. Kiedy my głosimy Ewangelię, to wtedy Duch Święty przekonuje o grzechu. Ogólnie to jest po prostu tak, że Bóg reaguje na to, co my robimy. Kiedy szukasz, to znajdziesz. Kiedy działasz, to Bóg zaczyna ciebie wspierać, bo Bóg wspiera nasze kroki posłuszeństwa, a nie ich brak. Bóg wspiera nasze kroki posłuszeństwa, a nie ich brak. Ja nigdy nie chcę, żeby Bóg czekał na mnie, ja chcę zawsze czekać na Boga. Co mam na myśli? Kiedy Bóg mi mówi, żebym coś zrobił, żebym postawił jakiś krok wiary, żebym odrzucił coś z mojego życia, co się Bogu nie podoba i ja z tym zwlekam, no to Bóg czeka na mnie. Czeka na co? Czeka na moje posłuszeństwo. Czeka, abym zrobił to, co Bóg mi powiedział. Ale kiedy Bóg mi coś mówi, żebym coś zrobił i ja od razu reaguję na to, co Bóg powiedział, Panie, zrobione, to ja teraz czekam na Boga, czekam na co? Czekam na kolejny krok. Bóg nigdy nie da tobie kroku trzeciego i czwartego, jeżeli nie postawiłeś pierwszego i drugiego. To nie jest tak, że Bóg powie, wiesz co, nie zrobiłeś tych rzeczy, które tobie powiedziałem, ale minęło sporo czasu, więc idziemy dalej, powiem ci następne rzeczy. Dlatego wielu ludzi tutaj musi wrócić do tych rzeczy, które Bóg wam kiedyś powiedział, których nie zrobiliście. Bo Bóg nigdy nie da nam następnych rzeczy, jeżeli nie zrobiliśmy tych rzeczy, które Bóg już nam powiedział. I my często myślimy, że Bóg nas osądzi według tego, kto w Królestwie Bożym zrobił najwięcej. Że ten, kto zrobił najwięcej w Królestwie Bożym, zrobił dobrze. Ale powiem wam, że przepraszam, że nie chodzi o to, kto zrobił najwięcej, ale Bóg nas osądzi według tego, kto zrobił to, co miał zrobić. Tu nie chodzi o to, kto zrobił najwięcej w Królestwie Bożym, ale kto wypełnił wolę Bożą w naszym życiu, kto zrobił to, co miał zrobić, kto wykonał to zadanie, które Bóg nam powierzył. I powiem wam, że są biznesmeni, którzy łożą pełno pieniędzy na Królestwo Boże, a powinni być pastorami i uciekli od swojego powołania. I odwrotnie. My nie odpowiemy przed Bogiem za to, kto zrobił najwięcej, ale odpowiemy przed Bogiem za to, kto wypełnił wolę Bożą w naszym życiu. Bo nie chodzi o to, co my chcemy, ale tak jak Jezus powiedział, nie moja wola niech się dzieje, ale Twoja, Ojcze. 1 Koryntian 9:26. Tutaj w kontekście tego wersetu głównie apostoł Paweł mówi o walce z grzechem, ale wielu biblistów się zgadza, że to też się tyczy różnych walk w naszym życiu, bo sami wiecie, że chrześcijaństwo to jest jedna wielka bitwa, jedna wielka walka. Zawsze są jakieś bitwy, zawsze są jakieś nowe wyzwania. 1 Koryntian 9:26, apostoł Paweł mówi tak. Ja więc tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę, nie jakbym uderzał w powietrze. W niektórych angielskich tłumaczeniach jest dosłownie napisane, nie tak jak bokser, który po prostu macha w powietrze. Czy widzieliście kiedyś człowieka, który nie umiał się bić i próbował się z kimś bić?
I podchodzi do tej osoby i zaczyna machać, nie trafia w ogóle w tą osobę. Ktoś widział kiedyś takie osoby? Może niektórzy z was przed nawróceniem się tak bili. Wiecie, podchodzi, próbuje się z kimś bić, macha tak, w ogóle w nic nie trafia. Każdy, kto się interesuje boksem, wie, że dobry bokser nie chce po prostu machać, żeby dobrze wyglądać. Dobry bokser chce być trafny, prawda? I to właśnie tutaj mówi apostoł Paweł, że on nie biegnie na oślep i kiedy walczy, on nie uderza w samo powietrze, on chce być trafny w Królestwie Bożym i w Duchu Świętym i strategiczny. Jak często ludzie w Bożym Królestwie po prostu machają, mając nadzieję, że coś w coś trafią. Zacznijmy taką służbę, nie wychodzi, a może spróbujmy inną służbę. Może będę ewangelistą, nie wyszło, spróbuję być pastorem. Pojedźmy do tego kraju, może będzie przebudzenie. Może teraz do innego kraju, może tam będzie przebudzenie. Machamy, mając nadzieję, że w coś trafimy, często nie trafiamy, przychodzi frustracja, tracimy pieniądze, energię i czas. Bóg nie chce, żebyśmy po prostu machali, mając nadzieję, że w coś trafimy, ale Bóg chce, żebyśmy byli trafni i strategiczni w Królestwie Bożym i w Duchu Świętym, że kiedy machasz, to trafiasz i jest owoc, który z tego wychodzi. Bo Bóg nie wzbudza rzeczy, które nie rodzą owocu. Kiedy Bóg coś wzbudza, kiedy Bóg mówi machaj, to z tego wychodzi owoc. I przeprowadziłem się do Polski z Kanady 2 lata temu i często zdumiewa mnie to, że wierzący ludzie, a często jest zadawane mi to pytanie, zadają to pytanie, dlaczego przyjechałem do Polski? Dlaczego z Kanady przeprowadziłem się do Polski? Po pierwsze, w Polsce nie jest tak źle. Nie wiem, dlaczego ludzie tacy są w takim szoku. I rozumiem, kiedy to pytanie jest zadawane przez ludzi niewierzących, którzy nie znają Jezusa. Ale powiem wam, że jest tylko jeden powód, dlaczego bym podjął taką decyzję. Dlatego, że tak Bóg prowadzi mnie i moją rodzinę. Ja bym nigdy nie zmienił kontynentu bez przemodlenia tego, bez kierunku, który przychodzi od Boga. Oczywiście nie modlę się, jakie mam dzisiaj skarpetki założyć, nie modlę się o takie rzeczy, a jeżeli chodzi o zmianę kontynentu, jeżeli chodzi o ważne decyzje w naszym życiu, to jak najbardziej musimy w tym wszystkim szukać Bożego prowadzenia. Wielu ludzi nie szuka Bożego prowadzenia, właśnie machają, mając nadzieję, że coś trafią, nie trafiają, są sfrustrowani i mijają się z Bożym planem dla ich życia. I im ważniejsza jest ta decyzja, tym więcej potwierdzeń powinniśmy szukać. Im ważniejsza jest ta decyzja, tym więcej potwierdzeń powinniśmy szukać. Nie tylko, że ja słyszę Boga dla siebie, ale że Bóg przez różne sposoby potwierdza mi to, że jest to Jego wolą dla mojego życia. I powiem wam, że Bóg nie tylko mówi przez głos Ducha Świętego, jak najbardziej przez głos Ducha Świętego, ale Bóg także mówi przez Boże Słowo, Bóg mówi przez kazania, Bóg mówi przez braci, przez siostry, Bóg mówi przez sytuacje, okoliczności, przez sny, przez wizje, przez proroctwa. Bóg mówi przez przeróżne sposoby i musimy mieć nasze duchowe uszy i oczy otwarte, aby słyszeć to, co Bóg mówi do naszego życia. I chcę wam powiedzieć, że Bóg cały czas mówi. Pytaniem nigdy nie było, czy Bóg dalej mówi, bo Bóg nigdy nie przestał mówić w czasie historii ludzkości. Pytaniem zawsze było, czy słuchamy tego, co Bóg chce nam powiedzieć. Pytaniem nie jest, czy Bóg mówi do twojego życia. Pytaniem jest, czy ty słuchasz tego, co On chce tobie powiedzieć. I tak jak powiedziałem, Bóg mówi przez przeróżne sposoby. I wielu z nas wie, że możemy czasami utkwić w jakimś bólu przeszłości, w jakiejś traumie, w jakimś rozczarowaniu, zamknąć się w tej przeszłości i przez to omijamy się z tym, co Bóg chce zrobić w teraźniejszości. Wielu ludzi ma z tym problem. Gdzieś tam zamknęli się w jakimś nieprzebaczeniu, w jakimś rozczarowaniu, coś nie wyszło. Są zamknięci w jakichś wydarzeniach przeszłości i przez to mijają się z tym, co Bóg chce robić dzisiaj i to, co mówi do ich życia dzisiaj.
Ale powiem wam dalej. Kiedy sięgamy po Boży plan dla naszego życia, a powinniśmy, kiedy sięgamy po te marzenia, które Bóg wsadził do naszego życia, do naszego serca, musimy uważać, aby nasze serce nie było tylko w przyszłości. Bo sam tego doświadczyłem i widziałem to w życiu wielu ludzi, ludzi, którzy brnęli do przodu z samym impetem, żeby brać te rzeczy, które Bóg dla nich przygotował i byli tak skupieni na rzeczach, które nadchodzą, że ich serce nie było tu i teraz. Tak, większe rzeczy nadchodzą i powinniśmy sięgać po te większe rzeczy, ale Bóg chce, żebyśmy także docenili te sezony, w których obecnie jesteśmy. Tu też jest namaszczenie, tu też są ludzie i moje serce musi być obecne tu i teraz. Bóg chce, żebyśmy docenili każdy sezon w naszym życiu. I nie wiem, do kogo to jest, ale jeżeli jesteś w sezonie, gdzie niewiele się dzieje, jeżeli jesteś w sezonie, gdzie musisz być wierny w tych małych rzeczach, doceń ten sezon, w którym jesteś. Doceń ten sezon, w którym jesteś. I teraz kluczowe pytanie. Skąd mam wiedzieć, co jest tym przeznaczeniem, które przygotował dla mnie Bóg? Prawda? Jesteście ze mną? Wszyscy, czy tylko niektórzy? Halleluja? Skąd mam wiedzieć, co jest Bożym planem dla mojego życia? Musimy pytać Boga. Ale powiem wam, że jest objawiona wola Boża i ukryta wola Boża. Co to jest objawiona wola Boża? Objawiona wola Boża to jest Słowo Boże. Usługiwałem w wielu, wielu krajach, na 6 kontynentach i w jakimkolwiek kraju bym nie był, tam jest Słowo Boże w tym języku. Ono może nie istnieje w każdym dialekcie, ale Słowo Boże istnieje w każdym języku. I to jest objawiona wola Boża dla całej ludzkości. My wiemy, co jest napisane w Bożym Słowie. Płomienni Duchem Panu służcie, głoście Ewangelię, czyńcie uczniami, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, przebaczajcie, nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń i tak dalej, i tak dalej. Ale jest także ukryta wola Boża. Roni chce, abyś był misjonarzem do wielu narodów. Wiecie, nie ma takiego wersetu i nawet bym nie mógł dostać słowa rema, bo nie ma mojego imienia w Biblii. Nie wiem, czy to złapaliście. To jest coś, co Bóg musi tobie objawić. To jest coś, co Bóg musi położyć tobie na sercu. Kola chce, żebyś głosił Ewangelię przez rap. Nie ma takiego wersetu w Bożym Słowie. To jest coś, co Bóg musi ci pokazać, że to jest twoim powołaniem. To jest tak zwana ukryta wola Boża, bo to jest coś, co Bóg musi nam objawić. Ale żeby Bóg nam objawił tą ukrytą wolę Bożą, najpierw musimy czynić tą objawioną. Najpierw musimy czynić to, co jest napisane w Bożym Słowie. Najpierw musimy budować nasze życie na Bożym Słowie i kiedy budujemy na Bożym Słowie, to nas kwalifikuje, żeby poznać to przeznaczenie, które Bóg dla nas przygotował. Bo jeżeli nie przebaczasz swojemu bratu, to Bóg cię nie wyśle do Afryki. Jeżeli opuszczasz wspólne zgromadzenia i nie żyjesz w świętości, to Bóg nie pośle ciebie za kazalnicę. Najpierw musimy czynić tą objawioną wolę Bożą, musimy zbudować nasze życie na Bożym fundamencie i kiedy nasze życie jest zbudowane na Bożym fundamencie, to wtedy Bóg objawia nam nasze przeznaczenie. Jest to prawdą też, że czasami Bóg objawia przynajmniej część tego przeznaczenia na samym początku, kiedy się nawracamy i Bóg nam pokazuje niektóre rzeczy, które chce uczynić w naszym życiu. Ale nawet kiedy coś takiego się dzieje, to jeżeli nie będziemy budować naszego życia na fundamencie Bożego Słowa, to przeznaczenie nigdy nie zamanifestuje się w naszym życiu. To jest pewne. Czy mógłby ktoś zagrać, proszę? I często ludzie, tym bardziej trochę starsi, pytają się mnie, skąd mam wiedzieć, że Bóg chce mnie jeszcze używać? Skąd mam wiedzieć, że Bóg ma jeszcze przeznaczenie dla mojego życia? Skąd mam wiedzieć, że Bóg jeszcze coś chce zrobić w moim życiu?
Powiem wam, że odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Odpowiedź jest bardzo prosta. Jesteś jeszcze na tej ziemi. Jesteś jeszcze na tej ziemi i to znaczy, że Bóg jeszcze z tobą nie skończył. Kiedy Bóg z nami kończy jako z wierzącymi ludźmi, to zabiera nas do domu, zabiera nas do Ojca, zabiera nas do nieba. I ten fakt, że dzisiaj słuchasz tego kazania i ten fakt, że dzisiaj jesteś na tym miejscu, to znaczy, że Bóg ma dla ciebie plan i jeszcze z tobą nie skończył. To, że słuchasz dzisiaj mojego głosu, to znaczy, że Bóg mówi do ciebie. Nie ma różnicy, ile masz lat, to znaczy, że jeszcze masz Boży plan do wypełnienia w swoim życiu. To znaczy, że Bóg jeszcze z tobą nie skończył i chce ciebie używać. Sędziów 6:12. Tutaj czytamy o Gedeonie. I ukazał mu, czyli Gedeonowi, się anioł pański i rzekł do niego: Pan z tobą, mężu waleczny, mówi Biblia Warszawska, Biblia Tysiąclecia mówi dzielny wojowniku. Pan z tobą, mężu waleczny, dzielny wojowniku. Ale każdy, kto zna historię Gedeona, wie, że w tym momencie jego życia on nie był jeszcze mężem walecznym ani dzielnym wojownikiem, ale on był przestraszonym młodym chłopakiem. To dlaczego w tym momencie jego życia pojawia się anioł wysłany przez Boga i ogłasza nad jego życiem: mężu waleczny, dzielny wojowniku? Dlatego, że Bóg go wzywał według jego powołania, według jego przeznaczenia. Bo Bóg patrzy na nasze życie przez pryzmat naszego przeznaczenia i Bóg go wzywał według tego, do czego on był powołany. Bóg patrzy na nasze życie z wiarą i z nadzieją. My czasami widzimy pijaka lub kogoś, kto się dopiero nawrócił, a Bóg widzi przyszłościowego misjonarza, przyszłościowego chrześcijańskiego rapera, przyszłościowego pastora. To jest tak jak rzeźbiarz, który nie widzi po prostu jakiejś bryły, kamienia, kawałka drewna, ale widzi tam piękną statuę, gdzie trzeba tylko poodcinać te wszystkie rzeczy, które nie są tam potrzebne. Odciąć tą cielesność, tą pychę, ten grzech i te wszystkie rzeczy, które nie są tam potrzebne. Inni ludzie po prostu widzą kamień. Inni ludzie widzą po prostu kawałek drewna, ale Bóg tam widzi coś pięknego, bo Bóg patrzy na nasze życie z wiarą i z nadzieją przez pryzmat naszego przeznaczenia. I czuję, że dzisiaj Bóg mówi: mężu waleczny, powstań! Kobieto waleczna, powstań! Ewangelisto, powstań! Sługo Boży, powstań! Ale ja tego nie widzę, nie ma różnicy, ale Bóg to widzi i według tego przeznaczenia dzisiaj ciebie wzywa. Ja pamiętam, kiedy byłem początkującym wierzącym i byłem zdołowany i Bóg do mnie mówił: mężu wielki Boży, powstań! Ja mówię: Panie, do kogo Ty mówisz? Chyba nie do mnie. Ale Bóg widział we mnie coś, czego ja sam nawet nie widziałem. Widział we mnie to przeznaczenie, to, co przygotował dla mojego życia, zanim ten świat istniał. I wierzę, że Bóg dzisiaj wzywa wielu ludzi, aby weszli na tą właściwą ścieżkę swojego przeznaczenia. Jedna rzecz jest pewna, że czas płynie bezlitośnie, prawda? Nie da się go zatrzymać. Czas cały czas porusza się do przodu, płynie bezlitośnie, ale pytaniem jest, czy my poruszamy się duchowo razem z czasem, czy my wzrastamy. Hebrajczyków 5:12 mówi: biorąc pod uwagę czas, który minął, powinniście już być nauczycielami. Czyli biorąc pod uwagę ten czas, który minął, powinniście już być na jakimś poziomie duchowym, a nie jesteście, czyli czas poruszył się do przodu, a wy zostaliście w tyle. Dlatego mamy rok 2023, a niektórzy ludzie są w 2013, w 2015, w 2017, bo czas porusza się do przodu, a my nie wzrastamy duchowo i nie wypełniamy naszego przeznaczenia. Bóg jest dobry i zbawiony, możesz być na łożu śmierci. Jeżeli na łożu śmierci szczerze zawołasz do Pana, tam możesz być zbawiony, ale przeznaczenia na łożu śmierci nie wypełnisz.
Do tego wymagany jest czas, do tego wymagany jest proces i czuję, że wielu ludzi powinno wrócić na tą ścieżkę swojego przeznaczenia. Bo to jest jedyne miejsce, w którym będziemy mieli satysfakcję. Tą wewnętrzną satysfakcję, bo zostaliśmy stworzeni nie po to, aby wypełniać nasze marzenia, nasze plany, ale aby wypełnić Bożą wolę w naszym życiu. Do tego jesteśmy stworzeni. I niektórzy ludzie się modlą, poszczą i zawsze im czegoś brak i zapomnieli, że jest jeszcze jeden rodzaj pokarmu. Wola Boża. Jezus powiedział, ja mam też pokarm. I tym pokarmem jest czynienie woli tego, który mnie posłał. Nigdy nie będziesz miał tej wewnętrznej satysfakcji, tej pełnej radości w swoim sercu, jeżeli nie będziesz na tej ścieżce swojego przeznaczenia, do której Bóg ciebie stworzył. I to nie jest tylko dla nas, żebyśmy mieli błogosławieństwo i żebyśmy mieli tą wewnętrzną satysfakcję, ale wypełnianie naszego przeznaczenia jest po to, aby zmienić historię tej ziemi, aby mieć wpływ na wielu ludzi. Kto wie, kim był ewangelista Reinhard Bonnke? Ktoś wie? Niesamowity, wielki, Boży mąż z Niemiec, który głosił do milionów ludzi, głównie w Afryce. Co jeżeli Reinhard Bonnke by nie wypełnił swojego przeznaczenia? Ilu ludzi dzisiaj by nie było w niebie? Ilu ludzi dzisiaj by nie było zbawionych, by nie było uwolnionych, jeżeli on by nie wypełnił tego, co Bóg dla niego przygotował przed założeniem świata? Albo tak jak Józef w Starym Testamencie, który został wywyższony w Egipcie i był drugi po Faraonie. On nie był tylko wywyższony po to, aby żył w dobrobycie, ale po to, aby ocalić cały Izrael. Po to wypełniamy nasze przeznaczenie, aby wola Boża wypełniła się na tej ziemi. I różne są przeznaczenia, ale każde jest równie ważne, bo kiedy każdy wypełnia swoje przeznaczenie, to wola Boża dzieje się tutaj na ziemi. Ten plan, który On przygotował dla ziemi. Nie jest zawsze łatwo. Ktokolwiek powiedział, że jest łatwo w woli Bożej, was okłamał. Czasami jest trudno, ale jest warto. Jest trudno, ale jest warto. I nie ma piękniejszego miejsca i bezpieczniejszego miejsca niż wola Boża. Często byłem w trudnych sytuacjach, ale to, co mnie trzymało, to było to, że wiedziałem, że jestem w Jego woli. Nie ma piękniejszego miejsca niż bycie w woli Bożej. I nie ma bezpieczniejszego miejsca. Czasami ludzie się mnie pytają, czy nie boję się jechać do tych biednych, niebezpiecznych krajów. I ja zawsze odpowiadam tak. Jeżeli Bóg mnie tam wysyła, to ja bym się bał zostać w Polsce. Bo najbezpieczniejsze miejsce to nie jest fizyczna lokalizacja. Bo różne dziwne rzeczy mogą się także wydarzyć w Polsce czy w Kanadzie. Najbezpieczniejsze miejsce to jest Jego wola. To jest Jego wola. I kiedy się nawracamy, to często mamy marzenia. I może nie wszystkie, ale wiele z tych rzeczy to jest to, co Bóg na początku wkłada do naszego serca. Na pewno wielu z was to miało. Kiedy się nawracamy, mamy marzenia. Będę miał wspaniałe małżeństwo. Będę używany przez Boga. Będę głosił Ewangelię i ludzie będą się nawracać. Będę spotykał się głęboko z Bogiem, będę chodził z Bogiem, Bóg będzie mnie używał i będę oglądał niesamowite cuda w moim życiu. Kto tam miał marzenia, kiedy się nawrócił? Czy mieliście takie marzenia, kiedy się nawróciliśmy, kiedy Bóg nas naprawdę dotknął i mówiliśmy, tak, będę chodził z Bogiem, wielkie rzeczy będą się działy. Ale potem przychodzi codzienność. Potem przychodzą ataki, potem przychodzą rozczarowania, potem przychodzą problemy, potem przychodzą trudności i jak często te marzenia umierają w naszym sercu. Chcę wam dzisiaj powiedzieć, jest czas ponownie marzyć. Jest czas ponownie marzyć, bo to są Boże marzenia, które On chce razem z nami marzyć przez nasze serce. I wtedy, kiedy poznajemy serce naszego Ojca, to Jego marzenia stają się naszymi marzeniami. I razem z Bogiem możemy marzyć, ale nie tylko marzyć, ale oglądać to wypełnienie i piękne dzieła Pana. Bóg dzisiaj woła do wielu ludzi, czuję to w sercu. Bóg woła do ciebie. Może Go nie znasz. Może nigdy nie miałeś przeżycia z Bogiem.
dobra nowina jest taka, że dzisiaj możesz Go doświadczyć. On tutaj jest i ja czuję Jego obecność. Może zaniedbałeś swoją ścieżkę przeznaczenia i trzeba na nią wrócić. Zachęcam Ciebie do tego, bo może jest trudno, ale nie ma piękniejszego miejsca. A jeżeli jesteś we właściwym miejscu, tam gdzie Bóg chce, abyś był, to chcę Ci tylko powiedzieć, idź dalej, nie poddawaj się, aby Królestwo Boże rozprzestrzeniało się tutaj na tej ziemi.